wieczór, także jadę. Już jestem pewnie spóźniona, ale wyszykowałam się i lecę. Jak śpią konie? Dlaczego koń śpi na stojąco? Chyba się przejmować. Przejmuj na siłę. Było wczoraj super na tych zajęciach. Trochę wam nagrałam tych zajęć. To były pierwsze w ogóle u nas, które są w mieście. Także bardzo, bardzo fajnie, jak na pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Było sporo hamaków. Spodziewałam się, że będzie mniej. Tak jak chodziłam wcześniej na tamtą salę na inne zajęcia, to nie wyobrażałam sobie właśnie, jak to będzie wyglądało. Ale wszystkie miały dla siebie miejsce. Także fajnie. Pani prowadząca też przesympatyczna, wcześniej też miałyśmy z nią zastępstwo, jak chodziłam właśnie na inne zajęcia, także naprawdę zajęcia super, aczkolwiek wydawało mi się, że będą mniej bolesne, że nie będzie to takie, wiecie, jak właśnie na pole dance, jak na poprzednich zajęciach, że to będzie takie obciążające skórę i w ogóle, ale te szarfy też się gdzieś tam wbijają. Zauważyłam, że fajniej chyba mieć takie śliskie leginsy. Miałam właśnie takie materiałowe i zauważyłam, że mi się ta szarfa trochę
przyczepiała do tego. Jak trzeba było, żeby ta szarfa się trochę zsunęła po tym materiale, no to u mnie się zatrzymywało właśnie na tych leginsach. Także to zauważyłam, że muszę zakładać po prostu inne spodnie. Ale było naprawdę fajnie i jak wyszłam, to czułam takie rozluźnienie, mimo tego, że to są pierwsze zajęcia, że nie robiło się tam nie wiadomo czego, to dzięki temu takiemu wiszeniu, to Wam też nagrałam, do góry nogami, tutaj czułam taki luz w lędźwiach. Teraz zabieram się za robienie placków, bo wczoraj miałam to zrobić, ale nie zrobiłam, teraz mam przerwę w pracy i działam i później wracam z powrotem do roboty. Także zabieram Was na gotowanie placków i pewnie widzimy się już później w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że takie luźne filmy Wam się podobają. Widzę, że trochę Was przybywa mało, no bo to też jest związane z moją regularnością, ale cieszę się, że co i raz ta liczba się troszeczkę zwiększa. Ja to nagrywam for fun, także bardzo lubię, jak jest jakiś feedback. Nawet jeśli nie zostawiacie komentarzy, to też jak gdzieś tam z Wami rozmawiam, no nie wiem, gdzieś tam się widzimy, to mówicie, że bardzo fajnie się ogląda. No dbam o to, żeby wyglądało to coraz lepiej. Kamera też jest lepsza, mam też mikrofon, także też troszkę lepiej słychać. Też kamery nie zabieram wszędzie, na przykład na te zajęcia, no nie będę brała ze sobą aparatu, no bo... No może zabiorę, jak już będziemy, wiecie, bardziej zaawansowane i będzie co nagrywać. Ale na ten moment nagrywałam to Wam telefonem, także też jakość jest dużo gorsza. No i też było ciemno. Ale dbam o to, żeby było coraz lepiej. Tak samo z montażem już jestem, myślę, że kilka poprzeczek wyżej. Ogarnię mniej więcej, jak to się dzieje. Jeszcze nie umiem kilku rzeczy zrobić, na przykład dodać takiego znaczka subskrypcji, żeby sam się gdzieś tutaj wyświetlał, żebyście kliknęli subskrypcję. Ale to myślę, że sama sobie do tego dojdę. No i też inne rzeczy ogarniam bardziej. I w sumie sama się wszystkiego uczę. Nawet nie oglądałam za bardzo tutoriali, tylko tak na czuja sobie wszystko, wiecie, próbowałam, jak to wszystko wygląda. Ten program, który montuję, też jest intuicyjny. No mówię, wszystkiego się jeszcze uczę, także mam nadzieję, że widzicie tego rezultaty. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Zapraszam na gotowanie placków ze mną, a później się widzimy pewnie już w kolejnym filmie. Buziaki, na razie! Do góry, do góry, do góry!